dzielić, znaczy po prostu, żeby wszyscy usłyszeli, czy w okresie tego roku, co pan tutaj u nas pełnił stanowisko burza, czy pan rozmawiał z właścicielem tego widma budowlanego po urzędu gminy, że to tak stoi tyle lat i w ogóle jest to martwe, a szpeci. No proszę panią, w 100% się z panią zgadzam, że ten budynek nam chluby nie przynosi. Prowadziliśmy rozmowę, tylko że tam jest trochę się sprawa mocno pokomplikowała, jeżeli chodzi o struktury właścicielskie. I w tej chwili, dopóki struktury właścicielskie nie zostaną jakby uregulowane z tamtej strony, to my jako gmina nie możemy z tym fantem nic zrobić. No, można mieć różne pomysły, można by to kupić, dokończyć, gminę przenieść, inne rozwiązania, coś, hotel zrobić, cokolwiek innego, można dużo pomysłów w tym temacie jakby zaoferować, ale tutaj od strony formalno-prawnej, niestety nie mamy narzędzi, żeby na przykład wpłynąć na tego właściciela, żeby on to, oporządził, oprzątnął. Nie mamy takiego narzędzia formalno-prawnego. Także niestety tutaj musimy jeszcze, mam nadzieję, trochę poczekać, aż się uregulują stosunki formalno-prawne, bo jeżeli się uregulują stosunki formalno-prawne na tej działce, to prawdopodobnie prędzej czy później to zostanie jakoś tam sprzedana prawdopodobnie. Ja nie mówię, że gmina ją kupi, bo to, proszę Państwa, ale też nie mówię, że jest to niemożliwe, bo wszelkie zakupy, wszelkie sprzedaże, wszelki jakikolwiek najmniejszy obiekt mieniem gminy, to wymaga, proszę Państwa, uchwały Rady Gminy, wymaga operatu szacunkowego wartości i całej skomplikowanej procedury, czy mówimy o kupnie, czy mówimy o sprzedaży. To nie ma tak, że wójt może sobie coś kupić, nie. Ani wójt też nie może mienia żadnego sprzedać, proszę Państwa. Nie ma takiej możliwości. Jest do tego rada, jest większość w radzie. Jeżeli rada decyduje, że dobrze, proszę przymierzyć się do sprzedaży jakiejś działki, dopiero uruchamiamy procedurę, bierzemy wyceny, robimy wyceny, ogłaszamy przetargi i tak dalej, i tak dalej. Cała procedura musi być wtedy zachowana. Ale jakkolwiek budynek jest, zgadzam się z panią. Muszę tutaj przyznać, że niestety mamy taki kwiatuszek w środku, w rynku, który najchętniej byśmy ładnym, nie wiem, żywopłotem obsadzili, szybko rosnący. Dziękuję. Co? Nie, jeszcze nie, jeszcze stan techniczny wcale nie jest zły. To jest do kolana. Żaby pływają. Czy jeszcze jakieś pytania? Może ja zadam pytanie jako pełnomocnik, żeby mógł spać spokojnie. Panie wójcie, jak na chwilę obecną wyglądają finanse naszej gminy? Jakie mamy zadłużenie? Jak wyglądało wcześniejsze zadłużenie, bo mówi się o katastrofie finansowej naszej gminy. Chciałbym uzyskać taką informację. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o finanse gminy, to tutaj oczywiście znowuż nie wszystko zależy od wójta, bo jest rada, która zatwierdza budżet. Jest rada, która zatwierdza wieloletnie prognozy finansowe, jak się mają rozkładać nasze zadłużenia w poszczególnych latach, w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób. Na koniec roku 2013, proszę Państwa, mówię liczbami z pamięci, także tutaj proszę nie brać się ich dosłownie, bo chodzi o rząd wielkości. Zadłużenie na koniec roku 2013 było na poziomie około 2,5 miliona. Tak, mniej więcej. Na obecnie mamy zadłużenie 2 miliony. Ktoś powie, o hurra, fajnie, 500 zaoszczędziliśmy i tak dalej. Ale ktoś drugi powie, zaraz, ale został ogłoszony przetarg na kredyt na 2 miliony dla gminy. Tak jest, proszę Państwa. Został ogłoszony kredyt na wysokość 2 milionów w gminie. Oczywiście jest to zgodnie z budżetem, zgodnie z planami. W związku z tym, że realizowaliśmy tyle inwestycji, co Państwu przed chwilą pokazałem, to były inwestycje z jednego roku. To nie były inwestycje z 10 lat, to były inwestycje z jednego roku, gdzie w każdej inwestycji gmina wnosi własny wkład.
I założenie było takie, że te wkłady kredytujemy, finanse pozyskujemy z kredytów, bo gmina nie ma środków własnych na pokrycie tylu udziałów w zadaniach inwestycyjnych. W tej chwili, proszę Państwa, realizowane inwestycje są na takim poziomie, że nasz udział w tych inwestycjach, które gmina musi wnieść, wynosi ponad 2 miliony, 2 miliony 200. Proszę Państwa, te środki, one były planowane, bo wiele zadań było planowanych wcześniej, tylko że nie zostało rozpoczęte żadne finansowanie większości zadań, bo one nie zostały fizycznie rozpoczęte. I nie rozpoczęte zostały świetlice, nie rozpoczęta została kanalizacja, nie rozpoczęty został zalew, nie rozpoczęte zostało wiele, wiele, większość projektów w ogóle była nie rozpoczęta. I w tej chwili ktoś powie, że wydajemy pieniądze. Nie, proszę Państwa, my, udało nam się do, w tej chwili mamy połowę października, zaraz blisko koniec października, udało nam się nie zaciągać dużego kredytu mimo tak dużych zobowiązań finansowych, żeby płacić mniejsze odsetki, bo nie ma jakby potrzeby zaciągać kredytu. Mogliśmy kredyt zaciągać w maju, w ogóle nie męczyć się finansowo, mieć komfort psychiczny, bo kasę mamy i robimy sobie spokojnie po kolei zadanie po zadaniu, ale po co płacić darmowe odsetki? Także w tej chwili stan na dzisiaj jest stanem zaplanowanym, zatwierdzonym zgodnie z tutaj z budżetem. Większość finansowania w tej chwili uruchomiłem ja. I dlatego jest tak duża jakby komasacja tej części, którą musimy wpłacić. Bo jeżeli zadania byłyby zrealizowane w roku 2012, 2013, bo niektóre tak się ciągną, w latach się niektóre ciągnęły zadania, ten efekt byłby rozłożony na 2 czy 3 lata wcześniej, ale poziom zadłużenia byłby taki sam ostatecznie po realizacji tych zadań. Także tutaj w tej chwili, jeżeli chodzi o finanse gminy, to się nic nie dzieje niepokojącego, nic co by wykraczało poza zaplanowany budżet. Panie wójcie, ja chciałem jedno jeszcze pytanie na temat budżetu. I jak mamy, załóżmy, pewną pulę pieniędzy na rok, Urząd Gminy, jaki procent my musimy oddać jako kredyt? To znaczy, proszę Państwa, to... Jak mamy 100%, to załóżmy 20-30%. Nie, proszę Państwa, to tak na to pytanie w prosty sposób się nie da odpowiedzieć, dlatego że po pierwsze mamy różne kredyty, różne formy kredytowania. Dlatego, że mamy różne terminy spłat. Jedne są krótkoterminowe, drugie są dłużej terminowe, kilkuletnie. Ale tak szacując, jakiś taki szacunek, to myślę, że to jest kilka procent. Kilka procent. Ale to jest, nie wiem, to jest taki szacunek, bo w tej chwili trudno tak to policzyć, no, tak jak... No tak myślę, że w granicach między kilka a 10%. To jest ten przedział gdzieś. A jakie, jeszcze, proszę Państwa? Jakie zadłużenie było, jak Pan objął funkcję wójta? To znaczy mówię, na koniec roku 2013 było 2,5 miliona. Zadłużenie, tak? Tak. Na koniec, teraz mamy w tej chwili fizycznego zadłużenia 2 miliony. I mamy część inwestycji, sporą część inwestycji mamy już zapłaconych, ale w związku z tym, że to są środki, które my musimy mieć także do płynności bieżącej funkcjonowania gminy. Także tutaj założenie inwestycyjne było takie, że my te wszelkie inwestycje nasze robimy na poziomie kredytowania, a w tej chwili, proszę Państwa, ja podam inny przykład. Gmina w ciągu tego krótkiego roku czasu zrobiliśmy około 1,5 kilometra drogi. Jak ktoś powie? Przez 11 lat. Dużo, niedużo. Pomnożyć to przez 12 czy ileś lat, to proszę Państwa, jest 20 kilometrów drogi. 20 kilometrów drogi w naszej gminie, to już właściwie chyba byśmy robili drogi do lasu. Tak naprawdę. I ktoś powie z drugiej strony, że 1,5 kilometra drogi to jest niedużo, niedużo, ale jak będzie co roku te 1,5 kilometra, to za 10 lat właściwie pokryjemy sobie asfaltem większość naszych dróg gminy. Nie trzeba daleko szukać. Mamy gminę Przymek. Tam wskaźnik jest jeszcze większy niż te 1,5 kilometra, ale no ja już tutaj z mistrzem od dróg nie chcę się równać. No nie myślę, że jeżeli te 1,5 zrobimy co roku
to naprawdę w okresie sukcesywnej pracy, co roku, to będą efekty. Ja mogę pochwalić się naprawdę niektórymi decyzjami, nawet koledzy mi mówili, dlaczego nie zwołasz komisji technicznej, dlaczego nie zapytasz ich o zdanie. Zawsze będziesz miał jakieś usprawiedliwienia, jak coś ci nie wyjdzie. Ale ja uważam, że jeżeli mam coś w swojej kompetencji, że mogę podjąć taką decyzję, to ją podejmuję. Jeżeli mi Rada dała pewne kompetencje do działania, że panie wójcie, pan możesz robić to i to, to jeżeli jestem w swoim zakresie, to uważam, że nie łamię prawa, jak się tej komisji nie zapytam. Ale w niektórych przypadkach oczywiście trzeba rozmawiać, ale są sytuacje, że decyzja musi być szybka, natychmiastowa. Mieliśmy taką inwestycję w Krzciankach, proszę państwa. Ogłosiliśmy przetarg, miała być zrobiona połowa drogi, a rzędu tam 400 metrów czy nieistotne. Udało się uzyskać niską cenę. Powiedziałem, dobra, to zwiększamy zakres o 50%, bo tak przepisy pozwalają, że mogę zwiększyć po przetargu o 50% zakres pracy. Zwiększyliśmy o 50% i co? Zostało 40 metrów drogi do dokończenia. No jeżeli byłbym, nie gospodarzem, to bym tak zostawił. Ale firma mówi tak, panie wójcie, albo decyzja jutro, bo zabieram sprzęt, no bo nie będzie, robimy i jedziemy na inną robotę. I jakby się chciał bawić w komisję, w radę i tak dalej, to by zabrakło czasu, droga zostanie dokończona. Droga jest dokończona, myślę, że tu pan radny może potwierdzić, że jest cała droga zrobiona, od końca do końca. I da się, proszę państwa, da się to robić. Da się to robić, nawet przy przeciwnej, powiedzmy, radzie. Bo ja z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ja działałem tak jakby rząd mniejszościowy, gdzie trudne decyzje było bardzo łatwo storpedować, bo było 8 przeciw i koniec, kropka. Ktoś zarzuca, że mało moich projektów. Proszę państwa, jeżeli radni odrzucają projekty o dofinansowaniu blisko 80%, no to czego oczekują? Ja powinienem się położyć i leżeć i nic nie robić. Nie szukać sobie roboty. Nie, tak żartuję oczywiście w tej chwili, ale taka jest kwestia, że my możemy naprawdę robić dużo tymi naszymi skromnymi środkami. Tylko sukcesywnie, co roku, systematycznie i na pewno będą efekty.